Badanie, czy SCP-999 jest smaczny i czy jedzenie go daje jakieś benefity zdrowotne. Dobrze, klasa D dostanie rurkę, którą będzie miała za zadanie wypić troszeczkę SCP-999, po czym wyjść i pójdzie na badania ze mną. Dobrze, panie tego z PW, proszę dać rurkę oraz odkuć klasę D. A proszę pana, bo ja mam tego, ja mam tasek, to mogę uciąć trochę i zjeść, o tak, o, może by to, nie, nie, nie. To będzie trochę brutalne. Tasak proszę oddać, a rurką wypić, bo rurka spowoduje, że nie będzie go bolało. Dobrze. Ja wezmę ten tasak. Ja... A ładnie się pan zachowuje, bardzo ja mi się to podoba. Ja mogę do szafeczki wrzucić. No i klucz też. Pana, no, takie bardzo ładnie. Ja otwieram. Ja za kukurydziany pudding zrobię wszystko. A czekaj, rurę daj jeszcze. Kur! Na rurę. A, czekaj. Proszę dać rurę. Co? Rurę dać. A, rurę, tak, tak, bo ja mam. Dobrze. Ty, słodziaku, nie ruszaj się, spokojnie, poczekaj. Poczekaj, spokojnie. Dobra, spróbuję się tego teraz napić, uważajcie. Może wybuchnę. Kurwa, ale smaczne, ja pierdolę. Proszę pana. Dobra, nie pij więcej, nie pij więcej. Nie, 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 stój. Stój, stój, stój. Wyłaź, 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 wyłaź. Dobra, oddaj rurkę, oddaj rurkę. Ja pierdolę, proszę pana, bo najpierw piłem. Dobra. Glutek, czy bolało cię to jakkolwiek? Ej, panie. Jeżeli panie. Nie, to... Podskocz. Możesz już podnieść? Dobrze. To możesz glutek wyjść już. Tak, mogę. Możesz już podnieść? No wiem, trzeba odnowić jego masę cukrem. Klasa D, proszę wejść do środka. Dobrze, chciałbym, żeby opisał mi pan smak tego SCP-999. Proszę pana. Proszę pana, ja w swoim życiu, moim najlepszym napojem, proszę pana, jest Coca-Cola i poczułem właśnie mój ulubiony napój z dodatkiem czegoś, czego nie mogę opisać słownie, proszę pana, to było takie zajebiste, proszę pana, nie wiem, palce u nogi bym sobie chyba odrąbał, żeby to jeszcze raz wypić. Rozumiem, a poczuł się pan na przykład lepiej po wypiciu zawartości? Słucham? Poczuł się pan lepiej po wypiciu tego płynu? Oczywiście, proszę pana, jestem, czuję się po prostu, nie wiem, jak piórko, proszę pana, mogę takie fikołki zawalić, no proszę pana, czuję się świetnie. Rozumiem. No dobra, no to chyba wystarczy, no chwila. No nie wiem, asystent Pi ma jakieś pytania? Proszę się nie krępować. Tak, poczekaj, po prostu, dobrze. Jedno pytanie, czy po wypiciu SCP-999 jakieś blizny, które miałeś na swoim ciele, zanikły w pewnej części? Sprawdź. No, czekaj, zobaczymy. Bo rany rany... Proszę pana, tak! Zgoją się. Blizny? Czuś jak mu odrósł. Blizny, tak, a blizny się nie migoją, proszę pana. A ja pamiętam, ochroniarz mnie tak bił, a teraz jest dobrze. Które? Gładka skóra, kurwa. Jak balsam normalnie, proszę pana. Dobrze, o się pojawił Deagle. To no może... Właśnie się pojawił. O, dobra. To może pan tu tutaj dać tego Deagla. Czekaj, to dobra, to teraz musisz mnie na... Wiesz. Wiem, na kolano no muszę cię położyć, dzięki. Dobrze, a ja w tym czasie dam środki amnezyjne. No nie, tylko nie środki. Nie. Przepraszam. Dzień dobry. Pan tutaj zasnął i znaleźliśmy pana, więc musi pan wrócić do nas, do cymbloku klasy D. Tak, chodź pan. Dobrze, zakończam badanie, w którym występował asystent Pi razem ze mną. Kończę badanie. Wyłączam nagrywanie.